Cześć, ja jestem Rywas, tutaj jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. A ze mną jest szalona Fredka. Włączyłaś mi? Stoper? Dziękuję. No i co? Poza odcinkiem, tak jak mi radził Kamil Matelski, wyekspiłem sobie do poziomu 10. Odkryłem parę tutaj różnych znaczków, nieznaczków, zapytajków. No i co? I ruszamy sobie dalej, co? Spotkaj się z Keirą, Metz, przy kryjówce Elfiego Czarodzieja. I chyba mamy tutaj nawet niedaleko, słuchajcie, zadanie. Jak mi się wydaje. Chociaż dobra, będziemy sobie szli i zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Witam wszystkich nowych na kanale, mam nadzieję, że wszystko jest okej. U mnie, no dużo się podziało. Ogarnąłem sobie kolejną pracę i myślę, że będzie fajnie. Będzie, że zobaczymy, nie? Jakby nie ma się co nastawiać źle, nie Fredka? No. Jakbyście pytali, to gdzie zacząłem pracę? A sobie w Gosporcie zacząłem pracę. No nie wiem, zobaczymy jak tam będzie, nie? Zobaczymy jak to, jak tam będzie się działo, co? No dobra, ale wiadomo, każda praca nie hańbi i różnie się może zarabiać. A wy pracujecie, uczycie się jeszcze, czy jak? Do której klasy chodzicie, jeżeli się jeszcze uczycie? Technikum, liceum, może gdzieś studia? Albo zawodówka? Możecie napisać, nie? Żaden tam, jeżeli wam się jakiś zawód podoba, to nawet zawodówka nie hańbi, więc naprawdę podziwiam was, jeżeli robicie to, co chcecie. Pamiętajcie, że nie ma też co wybierać zawodu na siłę, jeżeli przykładowo rodzice was zmuszają do zawodu na siłę, to nie ma sensu tego robić, bo to będą stracone lata tak naprawdę. Chyba, że naprawdę wam się to podoba, ale i możecie spróbować, wiadomo, ale no jeżeli nie podoba wam się to, no to słabo, nie? Jest tu Keira. Po omacku. Wreszcie poznać tego tajemniczego elfa. Ciekawe, czy przypadniecie sobie do gustu. Nie zamierzam go prosić w kumy, tylko zapytać o Ciri. No chodź! No idę, Keira. Vella Glan. Vella Glan. Ej, ładna lokalizacja, nie? Patrz. Fajny detal, nie? Że mogę sobie tak zapalać. Oho, skrzyneczka. Pomniejszy kamień runiczny Dashbug. Ruda meteorytu. Wszystko. Jakieś schematy. Tak, jakieś schematy dostałem. Rozjemca. Mogę to wykuć. Ale nie mogę, bo brakuje mi kowala. Halo, kowal! Pojaw się! Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie podoba mi się to wszystko. Okej, no to co? Będziemy się bić chyba z Dzikim Gonem, czy jak? No ale ich jest trzech chyba. No trzech ludzików z Dzikiego Gonu. Jakiś... Nie! Krzyczy! Ło. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Keira. Cholerne teleporty. Geralt w ogóle taka ciekawostka, że nigdy nie lubił teleportów. Bo go zawsze wypierdzielały tam, gdzie nie trzeba. O! Utopcie! Oż ty! Ej, ale fajny soundtrack ogólnie. No, ile mam czy... Och, sztyw dupę!
Już ty cholerny. Dobra, dawaj. Easy. Fajny soundtrack w ogóle leci. Ciekawy, no. Okej, tu coś jest. Dobra, pójdźmy. Jest skarb jakiś. Dobra, szybko, szybko. Podnieś. Kurtka łucznika. Kurtka łucznika z Vergen. Verden. Kurde. Te nazwy. Szybkie pływanie, bo zaraz się utopimy. Okej. Okay. Prawie miałeś połowę armii. Połowę miałem? Aha. No to i tak dobrze mi poszło. Tu jest wejście na górę, ale tu jest jeszcze chyba wejście na dół. Bardzo lubię eksplorować, wiesz? Uwielbiam. Oho. Oliwka. Ard. Sru. Podnieś. Niedźwiedzia skóra. Tak. No. Nie. Na pewno. Tak. Chyba, że sama mnie o to poprosisz. Dobra. O nie, co to jest? Mglak. Oż ty... Dobra. Mglak. Wpis scenariuszu. Ząb mglaka. Okej. Okay. Tu coś jest jeszcze na górze, ale tutaj coś jeszcze mamy. Sprawdzimy. Ard. Sru. Co tu jest? Aha, na drugą stronę, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest na górze, bo mnie strasznie to ciekawi. Dobra, zobaczmy. W ogóle jak tam u was? Polecam kliknąć sobie dzwoneczek. Cieszę się, że wreszcie wielu z was zasubskrybowało mój kanał, więc naprawdę mnie to bardzo, bardzo cieszy, że większość z was już zaczęła to robić. Naprawdę. Dziękuję wam wszystkim osobiście. No i co? Fredkę też wam dziękuję. Dziękuję też również za... Ale jesteś paskudna. Co? Nie, ty, ja nie powiedziałem do ciebie, tak... Boże! Co? Ja nie o tobie! Fredka jeszcze ten... Dziękuję, że do Fredki zajrzeliście, bo jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny i Fredka jest tak samo wam wdzięczna jak ja. Że do niej zaglądacie. Kejra! Stanowski! Stanowski! Ej, widzieliście może Plastusia Stanowskiego? Kejra! Stanowski! Stanowski! Kurwa! Stanowski! Zaraz... Grzybki zbierasz zamiast... Grzybki są ważniejsze. Tak. Lubię grzyby. Dobra. W ogóle kiedyś, jak to mój tata jeszcze żył, to jeździłem z nim często na grzyby, wiesz? O, kolejny mglak. Tak. A, wiedziałem. Dobra, najlepszym sposobem jest rypanie cały czas gnoja. Dobra. Ja dupia, nic tu nie widzę. Żyję, bo mnie woła. Panie Gerwant. Dlaczego? Pszczurów się boi! Uspokój się, to tylko szczury.
szczurów. No ona się boi szczurów. Myszek. No szczury się... Co? Nie. Nie. Masz w nocy mysz, zabiłem, kurde, bo u mnie była ostatniej nocy mysz i mnie zaczęła wkurzać, bo sobie dałem torbę z jedzeniem tam i musiała cwana wyłapać i musiałem wynieść i tak to jedzenie przed dom specjalnie, żeby mi nie zeżarła. I dałem do lodówki niektóre, te co były dobre. Co? Czemu torbę z jedzeniem tam dałem? No bo wtedy one nie pójdą tam. Ale to jedzenie i tak... Pójdą tam na dwór, a to jedzenie i tak było... To były takie makarony, nie makarony, wiesz? To i tak miało to iść, bo u mnie się tego za bardzo nie je. No przy okazji, no... W odróżnieniu od fretki, ja jem... Cicho bądź. No fajnie, że mnie ucisz. No bo mnie obrażasz, nie dasz do końca mi powiedzieć. No, powiedziałeś, ja jem. Ja jem, to może zaraz dostać. I... Przykładowo Fredka... jeżeli zjadamy zupę, to Fredka nie lubi tego. Aha, ja zabijam te szczury, a to okazuje się, że tu mają gniazdka i muszę je zniszczyć, lol. Nie masz właściwej petardy. Ja dupia. Nie możesz tego zrobić w trakcie walki. Rzemiosło. A ja chcę petardę zrobić. To nie mogę bez petardy nic ogarnąć. Petarda. Nie możesz tego zrobić w trakcie walki. No. Sorry, Kejla. Zjedzą cię szczury, jak króla popiela. Bo wiesz, że króla popiela zjadły te myszy, nie? Dobra, zaraz je bierzemy. Rzemiosło. Ciekawe, czy ona się obrazi na to, że sobie poszłem. No, zabierz je, zabierz je! Co tymczasem ty? Dobra, pomniejszy glif. To jest chyba w alchemii, co? Filtr. Oleje. Bomba dwimerowa. Dwimerytowa. Kurde. No. I tam też zrobię od niczego. Dobra. Okej. Okay. Może teraz, Kejla, się będzie... W ogóle... Tak chamsko się cofnąć do miasta, żeby kupić sobie coś jeszcze. No chyba, no. Kejla, broń się przed szczurami. Dobra, czy mogę teraz zniszczyć? Jak mam petardę? Jakąkolwiek? Obrzydliwe. Jak wyciągałem go w spodniach, nie mówiłaś nic takiego. Pokaż, co umiesz. Nie masz właściwej petardy, co ja mam zrobić? Nory znakami lub petardami, dobra. Uff. Co? No, że ja stworzyłem petardy i wyszło na to, że... Aha, bo ja chyba sobie nie wziąłem petardy. No. Petardy. Samum. Może samum zniszczę petardą, co? A już dobra. Jak się trochę zbugował. Mogło się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę
muszę dowiedzieć się, co robi tu dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Bella Glan. Ale pani Keira. No. O! Co to było? Iluzja? Nie, projekcja morfotyczna. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. No dobra, zobaczmy. A Fredka sobie czyta mangi, więc no fajnie by było, jakbyś podziedziała tutaj koło mnie. Pewnie tak docierali tu od strony wody. No tutaj są trucizny, muszę uważać. Mam nadzieję, że Geralt się nie zatruje czy coś. No tak bardzo, bardzo trujące. Dobra. O! Quen. O, że ty w życiu! Zaraz zdechnę ja. Szybko, Geralt, uciekaj, panie, bo zginiemy! Strzelaj w nie! Dobra, upiór. Dobra, wreszcie mogłem kontratakować, a nie tak cały czas stać w miejscu. Dobra. Bię upiora za zero. Dobra. Ała, jak mi przyrżnął dziad wredny. Dobra, tarcza. Oż ty gnoju. Dobra. Teraz. No i super, jeszcze ten został upiór. A ty cholera mała. Jak mnie zrobił? Ała, nie no, ten Quen nawet nie daje nic, dobra. Uff, ale udało się. No nie, jeszcze tam idzie, wredny gnojek. Czekajcie, gdzie były te... skrzynki. Tutaj jest. Oż ty... Nie tu. Dawaj, Bigo. Ała. Dobra, załatwiłem kolejnego upiora. Wzmocniona skóra. Szybko. Dobra. F5, żebym od niczego nie... O, mutagen z upiora. Ciekawe, co on daje. Czekajcie. I... alchemia, zadania, postać. Mutageny. Mutagen z upiora. 50 żywotności. Już mam... Nie, to jest spódnicę miałem. No dobra. To mam. Tą umiejętność mam, to mam. Okej. Okay. Jakoś mi to leci. Jeszcze. Póki co. Na razie myślę, że dobrze sobie jakoś radzę. Staram. Dobra, jajo, zjedzmy. Dobra, musimy uważać na te trujące opary, bo... widzę, że to nie jest żart. Niestety. Dobra, ale chyba tędy przejdziemy sobie bezpieczniej. Nie przez te trucizny. Dobra, postarajmy się tędy.
O, kolejny szkielecik. Pieprz. Chyba spieprzał, gdzie pieprz rośnie. Ale suche. Dobra, zbieramy. Jajeczko. Ale spoko, że mam tyle żarcia w tym. I kolejna. To wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Kolejny projektant. Chodzi o tego potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? No dobra, tutaj jest jakiś znak jaskółki. Bella Glan. To jest jakiś? Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? O kurde. No zabezpieczenie w postaci upiora Geralta na tym samym poziomie co ja. Oż ty w życiu. Chodź tu, zobaczysz coś. Redka. Ty wiesz, że walczę z identycznym Geraltem na tym samym poziomie i z tymi samymi umiejętnościami? Shit. No on ma szósty. No ja też mam szósty poziom. Czemu? No takie zabezpieczenie, kurde. Kijowe, dobra. Kera, ty się zajmij może, a ja... Dobra. Ja bym było jakoś szybko załatwić. No ja będę miał ze sobą problem, bo ja trochę mam wyszkoloną postać. Może akcji zrobię? Na niego? Dawaj go! Ty gnoju mały. Ty podrubo, no. Dobra. O, dobra. To na niego działa. Okej. No, ogólnie walki ze samym sobą jest pewnie najtrudniejsze, co? Każdy nawet w serialach czy coś, to walki z samym ze sobą jest chyba dużo trudniej, co? Dobra. Geralt, pokonaj samego siebie! No, pokonany. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? No, prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. Wizerunek myśliwskiego psa nie ma nic wspólnego z Kelpie. Ło! Wszystkiego dotykać? Pewnie, że to by... Geralt? Wszystko w porządku? Powiedzmy. Pewnie, że to wybuchło. Dobrze, że mieliśmy takie szczęście. Dobra, purchawki jakieś. To jest jeszcze... Jest zamazane coś. Nie wiem, czym to było, ale chyba musimy lecieć na dół, co? Zapiszmy sobie od niczego. Pryska sprawdzi, która minuta odcineczka naszego, kochanego. O! Tu coś jest. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. Dobra, lecimy sobie na dół, bo widzę skrzyneczkę. Podnieś S, podnieś myśliwskie. I coś tu jeszcze jest. Dobra. Szybciej popływajmy. Tu coś jeszcze jest. Jest tu coś? Chyba nie ma nic. No dobra, zobaczmy. Kelpi, rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Aha, coś się stało. Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Zobacz, otwierają się. No i super. Po amacku, mega fajna misja, bardzo mi się podoba. Wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców.
Vella Glan. Strasznie marzę o gorącej kąpieli. Dobra, no marzysz o gorącej kąpieli, ale tutaj to nie ma. Co, znowu? Przejdziesz tutaj? Czy nie? Dobra. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy tu znajdziemy Dziki Gon. Wygląda na pokój poprzedni, identyczny do poprzedniego. Nie wiem, co to może być. Nie wiem, co to możemy nawet znaleźć, tak ogólnie rzecz biorąc, ale wydaje mi się, że tu już byłem. Więc nie wiem, czemu mnie tutaj prowadzi. Zbadaj następne pomieszczenie za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Dobrze idę w ogóle? Dziwne. Nie wiem. Dobra, spróbujmy. Nie wiem, czy dobrze idę, ale chyba nie, bo nie ma tutaj tej babeczki. No chociaż zobaczymy. Kurde. Dziwna. Ej, dziwna sprawa. Tutaj byłem, no. Przeszedłem przez portal. A następnie co? No, coś tam słychać niby. Coś za tym jest, ale no, wątpię, że tam coś będzie. Może trzeba jednak przejść przez ten portal jeszcze raz. Dobra, przejdźmy jeszcze raz przez niego, może. Może to jest właśnie kluczem, nie? W tym sęk. Dobra, tu coś jeszcze jest. Nie sprawdziłem chyba. No. Filcowy pancerz Zaltskellig. O. Znaleźliśmy jeszcze sobie pancerz, więc fajnie. Ale przeciwko istotom magicznym. Kurde, zgubiłem się chyba. Dobra, tutaj jest ryba. Jak tam woda, Geralt? Bardzo orzeźwiająca. Żałuj, że się nie zdecydowałaś. Chodźmy. No chodźmy. A to gdzie mam z nią się wrócić, czy jak? No kurde, no płyń, Kayla. Gdzie ona jest? Dobra, ona tutaj jest. Czyli mam z tobą iść, Kayla, czy co? Chyba musimy tam z Kaylą iść, coś mi się wydaje. No dobra. Tędy? No ale tutaj nic nie ma. To jest jakiś... Tu coś jest. Nie wiem, Kayla? Nie wiem, spróbuj coś tu zrobić. Ona chyba idzie za mną automatycznie, to chyba tak nie jest. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to mnie dobrze prowadzi w sumie. Zobaczyłbym. Nie, chyba mnie to źle prowadzi, słuchajcie. Jeżeli źle idę, to przepraszam was. No, źle idę. Nawet gra mi pokazuje, że coś tu jest nie tak. Chyba muszę znowu do wody wejść. Dlatego się spytała, jak tam woda. Zimna w cholerę. Przepraszam was jeszcze raz za te małe omyłki. Ale no cóż, no. Czasem się zdarzają. Może zdarzają się i najlepszym. No dobra, gram to pierwszy raz. Mam nadzieję, że to rozumiecie, nie? Ale myślę, że nie idzie mi tak źle, tak tragicznie, jak myślę. No tu jest ta ośmiorniczka, to zobaczymy, czy tutaj. Może tutaj będzie. Dobra, podpłyńmy. Dobra, przytrzymanie cast lock. Okej, może tutaj coś będzie. Oho, jest jakaś skrzynka. Stronnica ulepszona wilga. Co zaraza? Coś tu wyskoczyło? Upiór. Dobra, w dupie z upiorem. O, skrzynka jeszcze jest na dole. Fajnie, bo przegapiłem. Ale dobrze, że tu się cofłem, bo skarby przynajmniej są. Całkiem spoko. Dobra, podpłyń szybciej. Czy utopimy zaraz? Schemat mistrzowski miecz srebrny. Ciekawe. I co coś jeszcze jest?
Nurkuj, 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 przyjacielu. Dobra, tutaj jest. Pancerz. Jakiś Anferte. Nie wiem, co to jest. Chyba jakiś miecz. Dobra. Ciekawe, czy mnie spyta, jak tam woda. Nie podoba mi się to miejsce. No mi też się to miejsce nie podoba. Nie jest takie romantyczne, wiesz? Laluja. Lalunia. Tu coś było, ale już to miałem. Gdzie tu musimy się udać, co? Spróbujmy się cofnąć, może to coś... Coś to zrobi, coś to da. Dobra. Tędy. Tędy. Tu ją gryzły w dupala. Tu raczej nie. Kurde, zgubiłem się. No dobra, nie wiem, gdzie tu się odnajdę. Ale zaraz zobaczymy, co? Bo tędy raczej wątpię, bo widzę, że mnie tutaj nie kieruje nawet. No dobra, możemy jeszcze iść tędy ewentualnie, widzę. O, poszła w tę stronę. Dobra, cofnijmy się tą stroną. Pójdźmy tędy. Jak się szedło do tej sali całej? Dobra, tutaj. Tutaj. Tutaj były te ziutki. Te opary tutaj były, więc biegłem sobie tutaj. Podbiegłem tędy. Poszedłem tutaj. Na górę. No, już idę tędy. Dobra. Zgubiłem się na początku, no nie wiedziałem, którędy iść. Skąd to miałem wiedzieć z drugiej strony, nie? Co nie, Fredka? Tu jest jeszcze jakieś wejście, które się uaktywniło, jakiś teleport. Coś tu jeszcze się przesuwa. Nie mam pojęcia co. Dobra, spróbujmy tym teleportem. Dobra. I teraz się teleportowałem, no. Coś się... Ło! O cholera. Co to jest? Golem, boss. Ło! Fredka, chodź. Zobaczysz sobie coś. Patrz, co to jest. O! Urocza, jak bije. Jak dupia w ziemię, to raz. Co? Nie rozumiem. Nie słyszę cię. Dobra. O! Dobra. Dawaj go. Dobra, w plecy. Zarąbiście. Kajla, bij go. Ała. Dobra, zjedz jajo. Bajo jajo! Okej. Okay. No widzę, że na niego ogień tak średnio działa. Zobaczmy, jak guard będzie działał. Dobra. O ty w życiu. Dobra. Kurde, jak on... Mam nadzieję, że Keira nie może ginąć, bo ja nie chciałbym się opiekować Ikeirą. Dobra, Ard na niego spoko działa. Dobra. Jeszcze tylko trochę życia. Ła, 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 ła. O, i zginął. Serce golema. Wow. To było ciężkie. Uf, ale fajny bosik. I co tam chciałeś powiedzieć, Fredka? I o ciebie też. Następnym razem mnie uprzeć. Dobra, o, tutaj skarby są jakieś. Kamień runiczny Dziewanna. Okej. Zobaczymy. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia.
różnych kwestiach. O. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagrupowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. O, nie mogę tam zdobyć coś, co to było, ale nie wiem. Coś się zbugowało. Zobaczmy, co jest tutaj. Mogą być jakieś fajne itemki. Olej przeciwko reliktom? What? Czym jest relikt? Napiszcie mi w komentarzu. Ups. Co? Znowu masz jakieś przeczucia? Żebyś wiedział. O! Daj kamienia! Czemu mnie kamieniem waliłeś, co? Gergulec. Wow, co to jest? Jest znowu jakiś kurde golem. Jakiś napakowany. Na sterydach. Okej. Okay. Pluje czymś? Nie wydaje się na groźnego. Wydaje się spokojnym. Dobra. Oła! Dobra. Trochę groźny. I mi pierdzielną to inny raz. Dobra. Oła, o, zabiła go. Ale twarda babka z ciebie jest. Fajna Jaga z ciebie jest. Hura na wrzaski, hura na słowa. Hura, aż mnie boli głowa. Bełty rozpryskowe są. Ile pasków skóry też. Wow, nice. Ładnie. Kontynuuję eksplorację ruin. Ej, ale powiem wam, fajny ten mini boss był. Bardzo mi się podobał. Coś jest, podpal. Aha, taka ten pochodnia. Wow, ale powiem wam, ładnie. Fredka, nie zasypiaj. Chyba Fredka zasnęła sobie. Aż taki nudny. Dobra. Kolejny symbol jaskółki. Dawaj. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. I teraz są daleko przed nami. Chodźmy. No. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Dobra, zobaczmy. To co, chodźmy pokonać dziki gon! Zanim zdążył ich zaatakować. Szaraz! Esaise! Zabarduan, Nirin Yamar, Bran! Szentachvir! Zimno. Przywołał je czarodziej Golu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą demet i kres! Stań blisko mnie! O kurde, ale nuta. Darian Anoi! Ło, okej, fajne. Okej, Lamec, okej, mam jej paski HP, mam nadzieję, że mi nie zginie. Tu są jakieś portale złe. Dobra. Ale kozak soundtrack. Dawaj, zamykaj! Dobra. Na razie cię ochraniam, ale nie ma Oż ty w życiu. Ogarnij dzikiego gonu. No dobra, może być ciężko.
Okej, chyba nie mogę przez to zimno przechodzić. Okej? Czyli Quen się bardzo dobrze przyda tutaj. Dobra? Chodźcie! Dawaj! No dawaj, chodź tu. Podejdźcie do płota, jak ja podchodzę. Dobra? Załatwiony. Zrobiliście. Dobra. Co teraz? Co? Trzymaj się blisko Kayle i nie opuszczaj magicznej osłony. Fredka, ty coś będziesz dzisiaj nagrywała? Co? No. Leży teraz. Dobra, zjemy łódko z kurczaka. Pokonaj stworzenia wychodzące ze szczelin. No dobra, co mamy? Ogar dzikiego gonu. Okej. Dobra, pięknie. Ajajaj, szybko tracę HP poza tym. Przez to zimno pewnie. No dobra. Dawaj. Okej. Na szczęście no nie jestem w nich jakoś długo poza tą barierą. Jeszcze tylko jedno. Chodź Kayla, szybko. Gnijące mięso. Kurde, ale nutka, nie no, są dreki tam zrobione szapoba, normalnie. Mega, dobra, zostało jeszcze tylko jedno. Dobra, trzymaj się blisko Kayle. Bydlaku. Okej, dawaj, mieczyk, a nie... Z miecza je nawala, ja nie z tego. Dobra, ogarnij dzikiego gonu, dawaj. Kurde, cholera. Zostaw ją. Dobra, pięknie. Jeszcze tylko jeden. Dobra, zarąbiście. Dawaj. No chodź tu. Super. O, dałem radę. Kayla! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem. Musimy iść. Dobrze się trzymasz? No, chyba tak. I przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. No, zmęczona babeczka jesteś. Kurde. Ta to kobieta, która nie ten. Nie pierdzieli się w tańcu. O, ciekawe czy stopi. Może jeszcze ich dopadniemy. Dobra, idę. Grzybki. Przy okazji wiecie, przeszukuję co to może być. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Dobra, tu jest jakieś miejsce, zobaczmy sobie. Cygard. O, cholerka. Kamień runiczny. To był tu kamień runiczny, naprawdę? Dobra. Przejdźmy. Szybko, pani Gerwant. W ogóle zauważyłem, że Geralt się nie leczy, jeżeli wejdzie w trucizny. Potem trochę się leczy, ale już... jak średnio. Czeka na nas. No dobra. To ustawić się w kolejkę, żeby dwa razy nikt w pierdzielu nie dostał.
uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. Ciekawe, ile ty wytrzymasz, co? Ciuciu, ciućku ty. Nilfgaardzka kusza, Irden. Co mogę cię w akcji cię złapie? Co? W co wolałbyś pierwsze zostać złapany i skopana morda, co? Dobra, to jest jakiś boss, nie? To wiecie, co zrobię? Rozgrywka. Droga ku zagładzie. Let's go. Najtrudniejszy poziom trudności. Dawaj. Yeah. Spróbuj tego. Oh yeah! Teraz czuć tą moc, kurde, trucizny. Droga ku zagładzie. Skup się. Dobra, skup się. Quen. Teraz mi się Quen najbardziej przyda. Vodgern! Oła! Owe gnoje małe. Owe małe gnoje. Oż ty! Ale mnie odepchnął. No, całkiem sprytne. Gnoju. A wiesz, co ja ci zrobię? A wiesz, co ja ci zrobię? Gnoju? Ale dostaniesz pierdziel. Dwa razy dostaniesz taki wpierdziel, że ci się odechce. Sałatka! Dobra. No chodź tu. Dostajesz po pleckach, co? Kuję cię. Dobra, zaraz dostaniesz w czapę. No i ładnie dostałeś, pysio. Ale easy będziesz. On jest na easy brany. Fajnie, że ona jakby straciła HP, którą muszę ją chronić. Więc jest też okej. Oż ty gnoju, dobra, cios za cios. Ale to łatwo jesteś. Strasznie tą kosą bardzo długo wymachuje i można łatwo się, wiecie, wczuć w to. Kurde, zniszczyłaś mi combo, rozumiesz to? Dobra, uważaj, uważaj. No chodź. Dobra. Oż ty, o ty gnoju. O ty, wyrzuciłeś mnie. Dobra, a dostaniesz pysio. No chodź. Dobra. Coś mu zrobiła. Okej. Jeszcze jedna szczelina. Dobra. Nie, ten gnój się trochę wyleczył. Ja pierdzielę. Leczy się. Dobra, to muszę go szybko załatwić, bo on się leczy. Ej, faktycznie. Sporo się wyleczył. Gnój mały. Dobra. Nie wiem, czemu on się wylecza. Geralt! Do full HP się wyleczył, co za gnój. Dobra, chodź tu. Worle, worle. Oła, coś śmieciu. A dostaniesz w pysio. Dobra, Quen, akcji. Dobra. Myślę, że akcji będzie spoko. Na niego. Nie rozśmieszaj nas, ty gnoju mały. Co ty możesz mi zrobić, co? Sołatko! Dawaj. Dobra. No i zarąbany. Kill is Angern. O kurde. Może być spoko. Mam uszkodzony miecz. Ale mi uszkodziło miecz. I dobra. I tym razem gramy już na drogę ku zagładzie, czyli najtrudniejszym poziomie trudności. Myślę, że jesteście ze mnie dumni. Kedweńska kurtka. Ciekawe, czy lepsza od mojej. Nie, słabsza. A ciekawe, czy jakieś lepsze podniosłem pancerze do zrobienia. No niby tak. Nawet jeden mogę sobie zrobić. Kill is Zanger. Który, no, po którym wypadło ziomeczku. 107.
akurat. To jest najlepszy, jaki posiadam aktualnie, więc spoko, że miał takie coś. Czy jeszcze coś tu jest? Nie. Okej, całkiem fajnie, całkiem fajnie. Już jesteśmy na poziomie drogi ku zagładzie, więc spoko. Nie wiem, czy jeszcze sobie zmieniać. Na razie sobie zmienię. Póki co, nie wiem, dajcie znać, czy mam sobie grać ku zagładzie, skoro dobrze mi poszło. Na razie przemienię krew pod łzy. Dajcie znać w komentarzach, czy mam zmienić na stałe, na krew, na drogę ku zagładzie. I myślę, że będzie ok. Dobra. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cel. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. No i dobra. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co o tym sądzicie i co sądzicie o tym odcinku. Za niedługo będę nagrywał następny, także widzimy się niedługo, a dla was to od kilka dni na pewno. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Miłego miłego dnia i powodzenia i dobrej drogi na szlaku, Wiedźmini. Dzięki za oglądanie, za łapki i subskrypcje. Trzymajcie się, miłego dnia, hej hej, pa pa.